Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Te projekty były zawarte w druku sejmowym nr 2259, a sprawozdanie komisji dostępne jest w Wysokiej Izbie w druku sejmowym o numerze 2327. Wysoka Izbo, w dniu 23 kwietnia Komisja Finansów Publicznych przeprowadziła pierwsze czytanie tegoż projektu ustawy i wnosi do Wysokiej Izby po rozpatrzeniu tego projektu o uchwalenie projektu ustawy zawartego w druku sejmowym nr 2259. Wysoka Izbo, zmiany w ustawie o finansach publicznych, te, które są podnoszone przy przedmiotowej nowelizacji, to przede wszystkim jedna zasadnicza kwestia, a więc obniżenie progów ostrożnościowych, tych, które są zawarte w stabilizującej regule wydatkowej. Ja przypomnę Wysokiej Izbie, że pod koniec ubiegłego roku Wysoka Izba zajmowała się dwoma istotnymi z punktu widzenia progów ostrożnościowych oraz zadłużenia Skarbu Państwa projektami ustaw. Jednym z tych projektów były zmiany w ustawie o finansach publicznych, które wprowadzały tak zwaną stabilizującą regułę wydatkową, a więc implementowały do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji Parlamentu i Rady. Wtedy bardzo głośno mówiło się o tym, że co prawda wprowadzamy stabilizującą regułę wydatkową, ale jednocześnie przy okazji wprowadzenia stabilizującej reguły wydatkowej nic nie dzieje się na okoliczność samych progów, a przecież procedujemy nad ustawą o wypłatach emerytur z otwartych funduszy emerytalnych, która de facto spowoduje obniżenie poziomu zadłużenia Skarbu Państwa o ponad 7% w stosunku do produktu krajowego brutto, w związku z czym taka zmiana też powinna się znaleźć. Wtedy przedstawiciele rządu mówili o tym, że takie zmiany są przygotowane i będą poddane procedowaniu w najbliższym możliwym terminie. W momencie, kiedy pracowaliśmy nad ustawą przenoszącą obligacje, głównie obligacje Skarbu Państwa z OFE do ZUS-u i ministra finansów, a następnie umorzenia tych obligacji, ze względów proceduralnych taka zmiana nie była możliwa. W tym momencie, w tym projekcie mamy do czynienia z przepisami, które zmieniają stabilizującą regułę wydatkową w taki oto sposób, że próg dotychczasowy 50-procentowy zawarty w SRW jest obniżony o 7 punktów procentowych do poziomu 43%, a próg 55-procentowy ze stabilizującej reguły wydatkowej, o tym trzeba powiedzieć, jest obniżony do poziomu 48%. Poza tą kluczową zmianą, która powinna mieć istotny wpływ i w moim przekonaniu będzie miała istotny wpływ na sposób postrzegania Polski na międzynarodowych rynkach finansowych i gwarancję stabilności Polski na międzynarodowych rynkach finansowych, projekt ustawy przewiduje także trzy pomniejsze zmiany. Jedna z nich dotyczy możliwości powierzenia przez ministra spraw zagranicznych opieki nad finansami jednostki poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej kierownikowi innej jednostki. Druga zmiana dotyczy budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności tych budżetów, które powinny być w procesie naprawczym, a programu naprawczego albo nie przedstawiły, albo też program naprawczy, który został przedstawiony, nie został przyjęty przez Regionalną Izbę Obrachunkową i umożliwia przyjmowanie zmian do budżetów tymczasowych, które są przedstawione przez Regionalną Izbę Obrachunkową. I to w zasadzie te kwestie, które są adresowane
w przedmiotowym projekcie ustawy. Tak więc zgodnie z opinią Komisji Finansów Publicznych rekomenduję jak na wstępie, a więc o przyjęcie uchwalenia przedmiotowego projektu ustawy. Dziękuję bardzo.